Czeka młoda socjalista. Tak jest. Panie pośle, ja chciałam jeszcze wrócić do tego tematu, który zaczął na początku programu pan prowadzący. Właśnie dlaczego, skoro SLD próbuje tak bardzo usilnie zerwać ze swoim dotychczasowym wizerunkiem, to dlaczego na listach dalej znajdują się takie osoby jak Leszek Miller, który jak wiadomo jest odpowiedzialny za wysłanie na śmierć żołnierzy do Iraku? A jeszcze taka uwaga, ponieważ podczas programu nazwał pan kobietę działaczem, a jako człowiek lewicy powinien pan nazwać kobietę działaczką. Dla mnie słowo działać jest unisex. To była feministyczna reprymenda, panie pośle. Nie, ja traktuję jako taki życzliwy przytyczek. Dla mnie słowo działać jest unisex, ale będę bardziej staranny, jeśli to w jakikolwiek sposób jest przez panią zauważone. Otóż Leszek Miller jest politykiem, który ma swoje miejsce w historii Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Miał słabe momenty, o czym mówimy, ale jest na przykład osobą, która doprowadziła skutecznie do wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. No dobrze, dziedzina, na przykład Leszek Miller jest wielkim zwolennikiem podatku liniowego, no, który na lewicy jakby jest niespotykany. No ale dla przedsiębiorstw, dzięki temu, że on wprowadził ten podatek, to ściągalność podatku zwiększyła się o 30%. Nie dla osób prywatnych, tylko dla przedsiębiorców.